32. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa. Jeszcze trwa, jeszcze można licytować niezwykłe przedmioty, niezwykłe doświadczenia, a pogoda sprzyja. Nie ma deszczu, nie wieje, więc ludzi, tłumy, a atrakcji też nie brakuje. Stare samochody na rynku, nauka pierwszej pomocy, atrakcje zorganizowane przez policję, przez wojsko, krwiobus i mnóstwo, mnóstwo fantastycznych wydarzeń kulturalnych. Koncerty, część już za nami, ale ten najważniejszy o godzinie 20.30, czyli Urszula z zespołem, a o godzinie 20.00 przed koncertem Urszuli jeszcze światełko do nieba, laserowe światełko do nieba. A jak w tym roku się kwestuje, czy ludzi dobrej woli nie zabrakło w tym roku? Pytamy wolontariuszy i pytamy ludzi, którzy chodzą tutaj po mieście Opolu, czy warto wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ulicach Opola jestem już 5. rok z rzędu, wspieram WOŚP. Tak się składa, że często robię to z moimi uczniami, bo jestem nauczycielem, więc angażuję też młode pokolenie. No, jest bardzo dobrze dzisiaj, pogoda nam sprzyja, więc ludzi jest mnóstwo. Wprawdzie puszki jeszcze nie wymieniałam, bo większość to banknoty, więc jeszcze się mieszczą, natomiast no, jest ciężka i praktycznie pełna, a jeszcze do 20 sporo czasu. Ja tu jestem 32. rok, zbieram pod rząd. Także to jest 32. rok, tak już jako recydywa tutaj pracuję. W tej chwili zbieramy z nimi, nigdy nie trzeba było prosić, a z roku na rok coraz mniej. W tej chwili, z każdym rokiem właściwie coraz mniej, jest coraz właśnie sami ludzie nas szukają, a nie my ludzi. To już chyba mój drugi rok, który zbieram właśnie z wujkiem, ale myślę, że dużo zbieraliśmy, bo jest już ciężko. Nie brakuje wolontariuszy również czworonożnych. Przepiękny pies, który pomaga w poszukiwaniach zaginionych osób i nie tylko. W czym pomaga i czego można się od niego i tutaj na stoisku strażackim nauczyć? Proszę mi powiedzieć, ten niezwykły pomocnik, to w czym wam pomaga i z czego uczycie dzisiaj tutaj osoby, które do was przychodzą do tego punktu? Znaczy, w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że dzisiaj uczymy pierwszej pomocy, jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku, jak ktoś straci przytomność, zadławień. Nasza drużyna młodzieżowa pomaga nam tutaj przedstawić wszystko, co się nauczyli na zajęciach, jak również zbierają pieniądze, mają swoje puszki, można ich spotkać na rynku i wrzucić do ich puszki jakiś datek. Natomiast jeżeli chodzi o naszego czworonoga, no jest obecnie na etapie szkolenia. Współpracujemy z OSP NAKU, jednostką ratownictwa specjalistycznego, gdzie no, staramy się wyszkolić na psa poszukiwawczego osób zaginionych. Zabawa i nauka to, co dzieci lubią najbardziej i nie brakuje tutaj chętnych młodych ludzi do nauki udzielania pierwszej pomocy. Nie brakuje też fantomów pod czujnym okiem strażaków. Dzieci mogą się nauczyć tego, co czasami ratuje ludzkie życie, czyli udzielenia pierwszej pomocy. I jak widać, entuzjazmu nie brakuje. To miejsce, w którym ja na pewno czuję się doskonale i bardzo bezpiecznie. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jaką bronią dysponuje grupa antyterrorystów, ewentualnie spytać o to, co, w jaki sposób zrobić, żeby czuć się bezpiecznie, to zapraszamy tutaj, bo są przystojni, bardzo sprawni i wyszkoleni panowie z grupy antyterrorystycznej i niezwykły zestaw broni, z którą pracują na co dzień. Tutaj nie brakuje atrakcji również policyjnych, tuż obok. Policja również uczy młodzież i wszystkich zainteresowanych, co mogą zrobić w sytuacjach trudnych, z którymi niestety czasami możemy się spotkać na co dzień. Co przedstawiacie młodzieży i wszystkim zainteresowanym? Macie tutaj specjalne namioty, uczycie różnych rzeczy. Co tutaj się odbywa z Waszym udziałem? Bardzo się cieszymy, że możemy w tym roku wrócić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jesteśmy tutaj z kołem Fortuny, na którym zadajemy dużo pytań związanych z bezpieczeństwem. Poza tym przyjechali z nami antyterroryści z Opola, z PKP, którzy prezentują swój sprzęt służbowy. Również Wydział Ruchu Drogowego jest tutaj dzisiaj z nami. Można zobaczyć policyjny radiowóz. Mamy trochę gadżetów do rozdania, także serdecznie zapraszamy. Trudno, żeby podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrakło prezydenta naszego miasta, który jest i kwestuje z całą rodziną, w tym z najmłodszą wolontariuszką Emilką, ale najwięcej chyba w tej chwili nazbierał Szymon. Powiedz, ile już nazbierałeś, czy puszka jest ciężka? O to chodzi. Puszka jest ciężka. Myślę, że około 700 zł na pewno jest, jak i nie więcej, bo leciały stówki, pięćdziesiątki, ale też groszówki.
ale euro też są. No czyli kwestowanie Wam dobrze wychodzi rodzinnie. Panie Prezydencie, to nie jest pierwsza Wasza taka kwesta i widzę, że tylko ilość osób kwestujących się powiększa. Czy myśli Pan, że to już będzie też teraz tradycja, że co roku będzie Pan zabierał córkę? Mam nadzieję. Widać, że jej się podoba. Trzyma twardo puszkę. Pierwszy raz z nami jest, więc rzeczywiście dla nas to kwesta dziewiąta, już dla mnie przynajmniej. Natomiast co roku przybywa i w tym roku pierwszy raz jest z nami Emilka i jak widać walczy. No to spytamy oczywiście również pani Wiśniewskiej, która jest dzisiaj z córką. Czy też zamierza wspierać tą wielką orkiestrę i za każdym razem przychodzić już ze swoją małą pociechą? Oczywiście, że teraz całą rodzinką w czwórkę już będziemy zbierać. Zawsze była trójka, teraz w czwórkę. Jak co roku wszystko teoretycznie wygląda tak samo. Są wolontariusze, zbieranie pieniędzy, no i potem trzeba te pieniądze policzyć. Tutaj też nie brakuje wolontariuszy, ludzi, którzy mogą i chcą poświęcić swój czas, no i są dobrzy z matematyki, bo tych pieniędzy to tutaj na pewno nie zabraknie również w tym roku. Czy będzie sukces większy niż w ubiegłym, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby było jak najwięcej pieniędzy, które idą na szczytny cel, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od godziny 9:00 wolontariusze w liczbie ponad 300 kwestują na ulicach miasta Opola. Oni tutaj pomału przychodzą do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, czyli do naszego sztabu, aby rozliczyć swoje puszki. Ta część, która powinna wrócić do godziny 19:00, już się rozlicza. Bank skrupulatnie liczy te pieniądze. Mamy liczarki, przeliczamy to dokładnie. Tę kwotę będziemy znali pewnie za kilka dni, bo to chwilę potrwa. Trwają także licytacje. Licytacje do 9 lutego, zatem ta kwota, która będzie dzisiaj zebrana, jeszcze się powiększy o tę kwotę, która będzie uzyskana z licytacji. Oprócz tego doliczymy jeszcze e-skarbonki, czyli te elektroniczne skarbonki, do których można na wszelaki sposób wpłacić pieniądze przelewem, blikiem. Także te pieniądze będą się mnożyć, bo przecież o to chodzi, żeby tych pieniędzy zebrać jak najwięcej. Nie mówimy o rekordzie, bo przede wszystkim cieszymy się z tego, że jesteśmy wszyscy razem, że ten dzień nas łączy, że łączy nas to właśnie, łączy nas serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. A o 20:00 światełko do nieba. Też część wolontariuszy, o których my wiemy, bo najwyżej są kwestie bezpieczeństwa. Więc ci, którzy zechcieli, będą o 20:00 pod sceną na światełku do nieba. Zatem tam będzie ostatnia okazja do tego, żeby swoją złotóweczkę do puszki wrzucić.